Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w 10. odcinku z The Sims 3. Uwaga, uwaga! Syrenie dziedzictwo. Tak jest, zmieniamy nazwę prywatnego save'u na Syrenie dziedzictwo. Ta seria nie miała być taką 100% serią, ale tak Wam się spodobało, tak polubiliście Johnego, Erikę i całą tą moją rodzinkę syrenek, że stwierdziłam, że okej, jeżeli takich lubicie, to zróbmy z tego po prostu pełną serię. No i kilka osób mi tu proponowało różne nazwy, naprawdę nie mogłam się przez długi czas zdecydować, chyba 3 tygodnie myślałam, jakby tutaj tą serię nazwać i prosiłam Was też właśnie o komentarze i w końcu padło na Syrenie dziedzictwo. Muszę przyznać, że jest to propozycja od Kokoland15, tylko spolszczona, bo w komentarzu napisałaś Mermaid Legacy, a ja stwierdziłam, że wolę, że chcę mieć właśnie nazwę tej serii w języku polskim, bo jakoś tak po prostu bardziej mi to pasuje, jakoś tak mi to lepiej brzmi. Nie chciałam akurat tutaj wrzucać angielskich słówek do tej nazwy serii, więc wybrałam po prostu polską wersję, tłumaczenie Mermaid Legacy na Syrenie dziedzictwo. Myślę, że brzmi całkiem fajnie, mam nadzieję, że Wam się podoba miniaturka, że Wam się podoba właśnie logo. I co? I także mamy już pełnoprawną serię z naszymi syrenkami. Zobaczymy, ile będzie pokoleń. Mam nadzieję, że będziemy mieć tutaj dobrą modę na sukces i że ta syrenia rodzina będzie z nami przez bardzo długo. Na pewno tutaj będziemy kontynuować ten ród dalej z Eriką, bo jak widzicie, Erisia nasza mamdłości, a to oznacza tylko jedno. Zaciążyła. No nie tylko jedno, ale oczywiście staraliśmy się o dziecko. Była ta piękna, magiczna muzyczka, wskazująca na to, że Erika zaciążyła. No i mamy teraz mdłości, więc będziemy mieli kolejne małe syreniątko. Syreneczkę. Mam nadzieję, że będzie dziewczynka, ale zobaczymy. Dobra, kochani, oni wrócili właśnie z tego zdjęcia. Aha, i zrobiłam Wam taką, Wam, im zrobiłam w domku taką galerię i zaraz Wam pokażę. Nie będziemy tego wydawać. Nasza Judy matką. Judy to jest jej mama. Nasza Nicole właśnie też wraca jeszcze z tego parku. Tylko sobie tutaj im odklikam te życzenia. I będę chciała też dzisiaj zrobić jeszcze tą biesiadę, o której Wam mówiłam, bo chcę, żeby im się, żeby wyprawić im po prostu takie mini wesele. I zobaczcie, tu mamy galerię, tu w tym pierwszym zdjęciu właśnie, zobacz zdjęcia, podświetlę Wam, jest to najnowsze zdjęcie, które oni właśnie sobie zrobili. Nasza Nicole, nasza Erika i Johnny, później zawiśnie tu portret z ich dziećmi, a to zdjęcie z jej mamusią przesuniemy gdzieś tutaj. Tutaj na tą ścianę, gdzie są, gdzie jest więcej zdjęć. Tutaj mamy zdjęcia pierwszego pokolenia, właściwie to drugiego, bo dzieci naszej Judy. I są 3 zdjęcia właśnie z ich studniówek. Jest Kevin, jest Nicole i jest Kate Fisher na tych zdjęciach. Dalej mamy tutaj właśnie zdjęcie Nicole z mężem i z jej dziećmi. I tutaj jest właśnie nasza Erika. Tak? Dobrze mówię? Tak, to jest Erika. To jest Elliot, a tutaj jest Emma. No i oczywiście zdjęcie naszych dzieciaków, gdy jeszcze byli nastolatkami, cała trójka, Emma, Erika i Elliot. Matko, muszę się tak pilnować, żeby ich tych imion nie poprzekręcać. Ostatnio się złapałam na tym, że na Erikę powiedziałam Rita, także no zdarza się. I w salonie oczywiście wciąż wisi ten portret założycieli rodu. Tutaj widzicie właśnie naszą Nicole, obecnie seniorkę, Kate, jej siostrę i jej najmłodszego brata Kevina. To jest właśnie też ta cała trójka, której tam na górze wiszą zdjęcia jeszcze ze studniówek. Także zdjęcia rodziny są tutaj w całym domku porozwieszane. Kolejne zdjęcie pamiątkowe, rodzinne będzie już jak Erika będzie miała dzieciaczki. No dobra, puszczamy czas i lecimy z rozgrywką, bo tutaj wieczorem musimy zrobić tą biesiadę. Prysznic, weź sobie prysznic, nawodnienie. Ty, mój drogi, powinieneś sobie coś powbijać do pracy. Partner. A kto jest twoim partnerem? Ha. Kto jest twoim partnerem? Ona. To wiesz co? Weź do niej zadzwoń, bo musisz sobie ewidentnie poprawić kontakty z nią. Matka panny młodej wesele. Ale fajny nastrójnik. Nawet nie wiedziałam, że taki jest. Zadzwoń może do swojej siostry. Co? To jest twoja siostra Kate, prawda? Tak, siostra. Pogawędź sobie też może z siostrą właśnie.
A ty, mój drogi, chciałabym, żebyś właśnie bardzo popracował nad tymi relacjami z tą partnerką z pracy. Wiecie, jak to jest w pracy policjanta, no trzeba mieć dobre relacje właśnie ze swoim partnerem. Partner wam może życie niejednokrotnie uratować. Właśnie ostatnio też, no może nie ostatnio, jakiś czas temu oglądałam Lucyfera. Jeżeli kojarzycie, na Netflixie jest taki serial i teraz mi się partner w policji kojarzy od razu z Lucyferem i z tym serialem. Dobra, Erika, co ty idziesz robić? Ty idziesz czytać, moja droga. A może byście tak przygotowali jakieś jedzenie na tą biesiadę? Co my mamy tu w lodówce? Mamy jeszcze tort, więc teoretycznie będziemy mogli wyjąć tort na biesiadę. Ale fajnie byłoby chyba, gdybyście jeszcze coś przygotowali. Może deser, placek dyniowy, chociaż nie, deseru może nie. Śniadanie, to tak szału nie ma. Dobra, poczekamy do obiadu. Czemu masz zepsuty telefon? O co chodzi? O matko, wiecie dlaczego ona ma zepsuty telefon? I Nicole też ma... A nie, to Nicole właśnie ma zepsuty telefon. Jak to ogarnąć? Widzieliście kiedyś coś takiego? Napraw telefon, ale jazda! Ja nawet nie wiedziałam, że ten telefon się może zepsuć. O matko, Simsy, za to kocham trójeczkę. Ona mnie po prostu nigdy nie przestanie zaskakiwać. Nigdy, 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 nigdy. Simsy mnie nigdy nie przestaną zaskakiwać. Jak tam, kociu, z tobą? Tobie brakuje kontaktów. To wiesz co? Moja droga Nicole, ja myślę, że musisz wzmocnić. Pochwal za to, że wzmocnienie. Chodź tu, nigdzie mi nie idź, już nie dzwoń. Pochwal ją za to, że lubi przygody. I słuchajcie, będziemy jechać w podróż też poślubną dzisiaj po tej imprezie. Może wyjedziemy jeszcze wieczorem, a może wyjedziemy kolejnego dnia rano. Zobaczymy, jak nam się właśnie tutaj ta imprezka potoczy. No co on taki tutaj... O, idzie Erika wymiotować, słuchajcie. Szczotkuj później. Uczucia, daj przysmak. Zobaczymy, czy w ogóle będziemy mogli wyjechać, jak ona nam tutaj, wiecie, wyskoczy z brzuszkiem. To myślę, że może być problem z tym wyjazdem. Także nie wiem, czy Simki w ciąży mogą podróżować, jeździć na wakacje. I gdzie jedziemy? Słuchajcie, jedziemy do Francji. Znacznie większa część z was była za Francją. Ja osobiście wolę Egipt i bardziej chciałam właśnie z nimi jechać do Egiptu. Też było kilka komentarzy za Egiptem, ale znaczna część wybrała, chciałam powiedzieć, Anglię, Francję. Matko, muzyczka leci. Więc stwierdziłam, że okej, jak pisaliście, że tylko Francja na podróż poślubną, bo tak romantycznie i w ogóle, no to będzie Francja. Może kiedyś sobie pojadą właśnie do Egiptu. Może z dziećmi. Erika, ja bym chciała, żebyś ty tą muzykę przyciszyła. Jak ma lecieć, to niech leci, ale jakoś tak po cichutku. Gdzie idziesz, kochana? Idziesz do kota? Dlaczego ty się idziesz bawić? To Nicole się miała bawić. Zostaw kicia. Johnny LaCrosse został właśnie zaproszony na przyjęcie. Nie, myślę, że nie będziemy iść na żadne przyjęcie. Puścimy sobie czas. Moja kochana Erisio, daj przysmak. To też nie będziemy robić. Wziął udział w przyjęciu. To myślę, że ci damy. Czego ty potrzebujesz? Ty potrzebujesz logiki i badań. Och, jak ty sprzątasz cudownie. Jesteś po prostu nie do opisania. Ona jest schludna i lubi właśnie sprzątać. No dobra, no to wynieś sobie te śmieci, jak ci to tak sprawi taką satysfakcję. A może byśmy, chociaż deszczowo jest, bo chciałam popływać sobie łódką właśnie z Johnem, ale jest deszczowo. Jak te kontakty z tą partnerką? Gdzie ty ją masz? Co? Tu jest. Szału nie ma, no dobra, to idź się wysiusiaj, później sobie umyj ręce. A później możesz iść poczatować, może ona będzie też na czacie, to byście trochę... A nie, nie ma nikogo na czacie. Erika, a ty gdzie leziesz, co? Skarbie ty mój. Nie idź do tego czegoś, do głośnika. Weź sobie tutaj, zagraj w szachy, rozwiniesz sobie trochę logikę. Twoja matka co robi? Gdzie ona idzie? Zaraz będziemy ogólnie planować tą imprezę już. Kevin Fisher, odbierz SMS-a od tej osoby. Co, Kevin was zaprosił? A to jest twój brat. Nie, ale myślę, że nie będziemy iść na przyjęcie do Kevina. Zdecydowanie. Słuchajcie, a jeszcze wam zapomniałam powiedzieć. Naprawiło mi się miasto. Samo mi się naprawiło. Zobaczcie.
Klikam sobie teraz na John'ego i na Erikę i widzę wszystkie emotki. Nie widziałam tego wcześniej. Miałam w ogóle też problem z launcherem, bo nie byłam zalogowana, nie mogłam też pobierać rzeczy, które kupowałam na store, ale jakoś mi się samo naprawiło. Nie mam pojęcia jak, ale jak się samo naprawiło, to jestem zadowolona. Pisaliście mi, żebym właśnie zresetowała całe miasto i miałam to dzisiaj robić właśnie na ratuszu, ale jak działa, no to nie będę właśnie resetować. Czy ty poszedłeś malować? Ach, bo to jest swój obraz. Ja myślałam, że to jest jeszcze obraz po Judy, ale my chyba ten po Judy wyrzuciliśmy. A ty co robisz? Ty sobie grasz w szachy. No dobra. To słuchaj, Nicole, ja myślę, że powinnaś teraz zająć się wyprawieniem tego wesela, urządź przyjęcie dokładnie tej biesiady dla swojej córki. Zaprosimy sobie rodzinę. Może nie będziemy zapraszać aż tak, wiecie, całej rodziny. Przyjęcie domowe, przyjęcie urodzinowe, pogrzeb. Matko, można pogrzeb wyprawić? Naprawdę? Przyjęcie na basenie, biesiada, maskarada, przyjęcie z prezentami, beczka soku, impreza z ogniskiem. Weźmy biesiadę. Na godzinę 15. Myślę, że spoko. I teraz tak, kogo my chcemy zaprosić? Na pewno tą najbliższą rodzinę. Kate nie przyszła chyba na wesele. Kate to jest właśnie siostra Nicole, ale dobra, zaprośmy Kate, zobaczymy jak nam się tutaj, ile nam miejsca w ogóle zostanie. Zaprośmy Kevina, chociaż Kevin ma swoją tą imprezę, więc pewnie nie przyjdzie. Zaprośmy Eliota, zaprośmy, matko, czy Juliana ma taką okropną fryzurę? Tak, ona się postarzała i wypadła z inną fryzurą zupełnie. Zaprośmy Emmę. Zaprośmy też oczywiście Rosa, Lakitę, bo to jest kuzyneczka nasza. I kogo? A właśnie, rodzice. To zaprośmy też rodziców jego, Candice. I gdzie jest? I jego ojciec zmarł, John'ego. I zaprośmy Yusun też. Czy jest tu jeszcze ktoś, kogo powinniśmy na pewno zaprosić? To nie jest nikt od nas. Kurczę, tak patrzę i patrzę. To też nie jest stricte od nas. Hope. Debra jest córką Emmy. Właśnie, Debra jest córką Emmy, ale nie wiem, czy będziemy wnuczęta zapraszać. No dobra, jak mamy miejsce. Aha, nie mamy. Kogoś jeszcze nie zaprosiliśmy chyba, bo wtedy mieliśmy ich mniej. Wtedy na pewno nie braliśmy chyba Kevina? Czekajcie, muszę tak jeszcze ogarnąć wzrokowo. Elliot, czyli brat Eriki, Emma, czyli siostra Eriki, Kate i Kevin, Ross, czyli mąż Emmy, Lakita, czyli nasza kuzyneczka. Nie wzięliśmy chyba... matko, już teraz to ja nie pamiętam imion ich wszystkich. Czekajcie, zaraz go znajdę. Foxa naszego małego, Koi, nie Koi, Fishera potrzebuje. Fishera, nie, dobra, to jest Kevin nasz, ja szukam Kevina właśnie, a Kevin przecież jest już teraz emerytem i dlatego, o matko, jaka moda na sukces, słuchajcie, tutaj się połapać teraz w tej rodzinie, to dopiero będzie sukces. Dobra, trudno, jak o kimś zapomniałam, to zapomniałam, dajmy im stroje może swobodne. No bo to nie jest, wiecie, biesiada, także nie muszą przychodzić w eleganckich strojach, rodzinnie, sami swoi, więc organizujemy na 15. Gdzieś czytałam, że chyba powinnam jeszcze kupić taki, biesiada zacznie się o 15. Co tu za romanse? Z daleka się proszę trzymać od naszego John'ego. Chyba wiem, kto nie przyjdzie, wiecie co? Zaraz wam pokażę. Chyba nie mieliśmy opcji, żeby właśnie... zaprosić nie ciebie, tylko Madeleine, właśnie tak, bo zaprosiliśmy tylko naszą kuzyneczkę Lakitę, a jej matki nie zaprosiliśmy, ale jej tam nie widziałam, więc no trudno, dobra, imprezka będzie o 15, Judy, ja bym chciała, żebyś ty może sobie jeszcze chwilę tutaj posiedziała na kompie przed tym, poczatuj z Kevinem, dopytaj się, co przyniesie, podać domowe jedzenie na przyjęciu, a nie, to wiesz co, kupić obiekt o nazwie stół bufetowy. To może my byśmy kupili ten stół bufetowy? Co wy na to? Dobra, wskakujemy tutaj do trybu kupowania.
postawimy stół bufetowy zaraz. Tylko teraz tak, gdzie jest ten stół bufetowy? W ogóle po tym live'ie, jak z wami buduję ten domek dla Hamptonów, ten przyszły właśnie domek, to ten dom tutaj z od naszych syrenek to mi się taki malutki wydaje. Tamten to jest po prostu kolos. Przyjęcia. I ja bym chciała jakiś taki prosty ten stół w białym kolorze może być. Chociaż to jest biesiada, albo dobra, niech będzie w białym, takim ładnym białym obrusem nakryty. I teraz tak, gdzie my byśmy go ustawili, bo pada. Jakby nie padało, to by było fajnie, ale dobra, wiecie co, postawmy go tutaj. Skoro mamy tutaj ten, to miejsce na tarasie, to może się rozpogodzi. Miejmy nadzieję, że się właśnie rozpogodzi i wykorzystajmy sobie ten taras, żeby ten stół bufetowy stał tam. A poza tym to są przecież syrenki, więc syrenki są zawsze zachwycone. Przygotuj lunch. Co ty byś mogła... O, przygotuj risotto z borowikami, ale bym jadła. Słuchajcie, ale bym jadła. Jadłam w tym roku właśnie kilkukrotnie już risotto z borowikami, bo mieliśmy spory zapas grzybów w zamrażarce. Pokaż mi te grzyby. Pokaż mi te grzyby. O, tak, tak, tak. I ser. O, parmezan. Yummy, yummy, yummy. O, nie ma nic lepszego niż po prostu grzyby. Grzyby i ser to jest moje ukochane połączenie. Tylko zrób takie dobre to risotto, dobra? A ty co? Ugotowałeś, namalowałeś obraz. Bardzo mnie to cieszy, ale wiesz co? Jak namalowałeś obraz, to weź jeszcze zadzwoń sobie tutaj raz do tej partnerki. Bo ja bym chciała, żebyście mieli jak najlepsze te relacje. Nicole sobie podbijesz. Wygląda na to, że zaraz wbijesz kolejny poziom gotowania. Bardzo, bardzo dobrze. Ty masz... Ile ty dostałaś? 3000? Bo ci zamknęłam to. No nieźle, stara. Stara młoda. No nie taka stara. No ale tak, musiała dostać 3000, bo ona zarabia 700 za godzinę. Jejku, trzeba było Hamptonów wysłać w jakąś pracę medyczną. Nasza Erika to tyle hajsu tutaj kosi. Ja chyba nigdy nie miałam Sima, który zarabiał mi tyle pieniędzy. O proszę, o proszę. A ja cię w ogóle zaprosiłam? Jejku, jakie jedzonko. A ja ciebie zaprosiłam? Nie, nie ma szans, nie zapraszałam was. Czy wy sobie tak po prostu przyszliście? Co prawda Nestor chyba jest jakąś naszą rodziną, bo wyszedł za siostrę cioteczną naszej Eriki. Wegetariański łosoś z rusztu. Słuchajcie, wygląda obiecująco. Dobra, postawimy sobie to może tutaj. Wróżeczka jakaś. To jest mąż Yusun, czyli siostry Johnego. Przyszła jego... A nie, nie, to jest Daisy Green. Ej, ciebie też nie zapraszałam. Czemu mi tu jakieś randomy poprzechodziły w ogóle? Biesiada. Erika, weź pogadaj właśnie z... A to kto to jest? To jest w końcu Lakita, dobrze. To weź pogadaj z Lakitą. O, Emma przyszła! Emma przyszła. Erika, Nicole, idź. Tak, ale mi się mylą. Weź pogadaj z córką. Wspominaj o dzieciństwo. Pogadaj z córeczką, matko, ale tu będzie Saigon za chwilę. Ale tu, słuchajcie, będzie za chwilę Saigon. Johnny, chodź tu, nie gadaj już przez ten telefon. Siostra twoja przyszła. Przyjazne. Entuzjazmuj się z siostrą komiksami. Przyszła też twoja mama w pięknym, codziennym stroju. O matko, wyproś wszystkich. Nie, dobra, nie będziemy wszystkich wypraszać. Ktoś się nam tutaj chwycił za gitarę. Chwal się, jak ty ciężko pracujesz. Ale słuchajcie, impreza. To ja może wyjmę jeszcze ten tort. Co tu się dzieje w ogóle? No przecież ciebie też nie zapraszam. Kochani, czy wy też mieliście tak, że jak robiliście biesiady, to wam po prostu przychodziło pół miasta? Randomowych simów. Postawimy jeszcze tort. Niech się częstują, nasz weselny. Ej, jak ja nie lubię takiego bałaganu. Proszę mi nie rzucać tak randomowo tych talerzy, co? Chcecie jeść, to jedzcie, ale utrzymujcie porządek. Ale będziemy mieć jedzenie. To jakie ładne. Aha, to jest... To zrobiła nasza Nicole. Jakie to ładne. Kurczę, piękne to. A ty grasz. Nie graj, zobacz, impreza jest. Co ty... Ojejku, Ercia, chodź tu do środka, pogadaj sobie z Lakitą. Ty jesteś w ciąży, słuchajcie, tak idealnie, no w sumie połączone wesele, baby shower i biesiada. Erika, już wyskoczy ci, że jesteś w ciąży?
Zaraz zobaczymy komunikaty. Doceniamy to nie, doceniamy to nie, doceniamy to nie. Gratulujemy, to też nie, gratulujemy. Jaki jest twój znak zodiaku? Ej, nie wyskoczył komunikat tej ciąży. A tak mi przerzuciło kamerę na niej, na nią. Czemu nie możesz pogadać z nią? Erika dostaje właśnie z powodu urlopu rodzicielskiego. Ekstra. Chodźcie tutaj, klikniemy na Johnego. Powiedz Johnemu, że jesteś w ciąży. Romantyczne. Spontaniczne. Trzymaj, zachowuj się swawolnie. Może nie. Nie przy takiej ilości gości. Gościów. Dobra, a gdzie tutaj jest to, żeby ci powiedzieć, że ty jesteś w ciąży? Narzekaj, oceń, zaproś. Nie, powiedz, ja jestem jak zwykle ślepa. Test plamy. Zawiadom o ciąży, jest, dobra. Zawiadom go o ciąży, słuchajcie. Ja chcę, żeby ona mu powiedziała właśnie o ciąży. Ale impreza, ale impreza. Wszyscy stoją i słuchają tego. Kurczę. Dobra, wiecie co? Chodźcie mi tutaj na górę. Ja chcę zrobić to z wami tak w bardziej prywatnych... A, no super. Mamy prywatną okolicę. Chociaż to był chyba pomysł, pokój Emmy, dobrze myślę. Tak, więc Emma wróciła na stare śmieci. Dobra, to niech już tutaj pogadają. Co, nie masz miejsca, żeby powiedzieć o tej ciąży, tak? Dobra, to ty mu po prostu powiesz o tej ciąży, jak wszyscy... pójdą, a możesz z Yusun pogadać? Przyjazne. Powiedz nie. Nie masz żadnych opcji? Zaproś na bitkę, chwal się oceną. To pochwal się oceną. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Te gary chciałam rzucić do zmywarki, bo ci straszny bałagan robi. Ciebie też... Aha, nie mogę, bo tam się zmywa chyba teraz. Ej, to jak... O matko, ale słuchajcie, impreza. Ale impreza. No nie, ja ich nie chciałam aż tyle. Nie wiem, dlaczego ich tyle się tutaj nagle... Czy ona nam coś ukradła? A nie, ona rzuca rzutkami. Idź tutaj do tego, do naszego Johnego. Możesz, nie wiem, może w takim razie poflirtuj sobie z nim. A on poszedł jeść. Dobra, on poszedł jeść. To pogadałaś z Yusun, a możesz, może pogadać właśnie ze swoją teściową. Przyjazne powitanie. Powitaj swoją teściową. W końcu to twoja druga matka. No i co, będziecie gadać, czy nie będziecie gadać? Ten mi z tą gitarą po prostu ukradł całe przyjęcie. Całe przyjęcie. O, zobaczcie, ona chce mieć córkę. To jej usunę, jak najbardziej dostanie, żeby mieć córeczkę. Sprzątnąć obiekt o nazwie akwarium. Dobra, na razie ci tego nie będę dawać. Może to ci się spełni, to wtedy ci dam, żeby sprzątnąć obiekt. A czy ty będziesz mieć... O, a ty chcesz mieć synka. No dobra. Także jak widzicie, opinie są podzielone. A weź pogadaj ze swoim tym... bratem. No dobra, a ty jesteś kleptomanka. Dobra, może jeszcze jednak, jak już zagadałaś do niej, to weź z nią coś tam... O, chwal ciężką pracę. Kto to przyszedł? Sean. Nie, no to nie jest nikt z naszej rodziny. Znaczy Chandler niby gdzieś tam jakoś spokrewniony z nami jest, ale... chcesz zostać dłużej, gadka na podryw, chwal osobowość, pochwal osobowość. Idę, o matko, czy ja właśnie z nią zaczęłam flirtować? Niechcący, tak, pochwal osobowość. I o co tu chodzi z tymi drzwiami? Co wam się tu zadziało? Czemu wszystkim wyskoczyły drzwi? Zamyśliłam się i zaczęłam flirtować z teściową, no super, brawo. Brawo, Erika. Chociaż nie wiem, czy ona w sumie w końcu flirtowała, czy może jej zdążyłam to usunąć na czas. Kto tu przyszedł? Czy ten mały przeleciał przez nasz dom, a teraz stoi tu i czeka, aż go wpuścimy? Słuchajcie, ta biesiada po prostu przychodzi ludzkie pojęcie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Kto to jest dla ciebie? Co? Ten Sean? Ale tu nie masz, że on jest jakkolwiek z tobą spokrewniony. No dobra, idziesz sobie skorzystać, no to użyj sobie. Ja bym chciała zmyć jeszcze też ten talerz. Aha, wy wszyscy zaczęliście teraz do zmywarki iść. No dobra, no to idźcie.
No rozwaliło mnie to, że przyszło po prostu połowa miasta. Jak na ślub, to połowa tych, których zaprosiłam, a jak na biesiadę, to jeszcze drugie tyle, których nie zaprosiłam. No, hit za hitem po prostu. I jeszcze ten mi tu cały czas gra z tą gitarą. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że my powoli zakończymy sobie tą imprezę. Mam nadzieję, że oni się i tak będą już zbierać. Cały czas mnie wyskakuje o tej kuchni. O, super, oni idą już. Impreza świetna. Dobra, dobra, spadajcie już wszyscy goście. Moglibyście jeszcze zostawić jakieś prezenty. Zostawiliście jedzenie teoretycznie. Wszyscy się zbierają, możemy sobie schować resztki. A, jeszcze ktoś będzie brał. Okej, dobra. Jednak wszyscy się nie zbierają, jednak ktoś jeszcze został. Kurczę, zobaczcie, tu ktoś nawet łódką do nas przypłynął. Ale jazda, zgapiłam się. Tak, impreza nam już się prawie kończy. Tutaj był taki chaos, że ja stwierdziłam, że wam zrobię małe cięcie, ale Kate przypłynęła łódką. Kate płynie do domu, ale czad. Dobra, oni się już właśnie powoli tutaj ulatniają. W sumie nie przydał nam się praktycznie ten bufet. Jeszcze został Elliot. Ale tutaj już praktycznie wszyscy poszli. Johnny posprzątał troszeczkę. Co to jest? Krewetka tygrysia. Okej. Tort też możemy sobie schować. Johnny, ty wyglądasz przez okno. A pogadaj sobie ze szwagrem, co? Przyjazne. Czemu praktycznie nie masz z nim? Przyjazne powitanie. O, powitaj go przyjaźnie. A czy ty już wiesz o tym dziecku, że ci wyskoczyło Gigi? I możesz sobie... romantyczne, no nie, może nie. Piątka. Później sobie jeszcze z nim pogawędka. Później poplotkuj. Muszę następnym razem, jak będę robić tą biesiadę, to zaprosić połowę mniej. Erika idzie spać, więc kolejnego dnia może się wybierzemy na tą, w tą podróż poślubną, o ile nam się, o ile nam właśnie będzie gra pozwalała wyjechać, bo ja nie jestem do końca pewna, czy właśnie w ciąży Simowie mogą jeździć. A jeszcze Lakita została. Okej, widzę, że ostatnie właśnie imprezowe niedobitki, ale Lakita się świetnie bawi, słuchajcie. Lakicie tu nic nie przeszkadza. W ogóle mogłam ci w końcu tą metamorfozę zrobić, co? Bo ty jesteś ładna smeczka, a w tej fryzurze tak średnio wyglądasz. Ładna po matce. A wy co, panowie? Męski wieczór? Męskie pogawędki? Chodźcie na fotę. Lubię mieć właśnie pamiątki z rozgrywki. Elliot, ty to jesteś. Ale John zdecydowanie chociak. Cały czas się nie mogę przestać zachwycać nim. No ale powiem wam, że Elliot też ma dobre rysy twarzy. Tylko on jako jedyny urodził mi się jako taki właśnie albinosik. Blond włoski, fioletowe oczy, albinosik w rodzinie. Ale lubię tego Sima, naprawdę go lubię. I on jest syrenkiem też, więc... On i Erika odziedziczyli ten syreni gen. Erika, ty sobie śpisz. Dobra, kochani, ja zrobię wam kolejne małe cięcie i widzimy się rano, jak oni mi tutaj się odrobinę ogarną i rozbudzą. Ja nie wiem, ja mam po prostu dzisiaj jakiś dzień wpadek. Zobaczcie, położyłam Johnego spać z Nicole, czyli z własną teściową. No po prostu... Uznajmy, że tak się biedny napił na imprezie weselnej, że aż pomylił łóżka i wylądował w łóżku z teściową zamiast z żoną. Zdarza się, słuchajcie, zdarza się, podobne są prawie jak siostry, więc czemu nie? Okej, Nicole już wstała. Jak widzicie, impreza udała się niesamowicie. Niechcący oczywiście zamknęłam sobie ten komunikat, ale impreza udała się niesamowicie. Oni są tutaj zadowoleni. Czekam jeszcze, aż właśnie wstanie Johnny albo Erika i zobaczymy, czy... O, proszę, Lucky tak jak zabalowała, do czwartej siedziała nam tutaj w jacuzzi. I zobaczymy, czy uda mi się ich wysłać. A jeśli mi się ich nie uda wysłać do Francji, to pojedziemy po prostu do tego kurortu tutaj, który mamy w mieście. I myślę, że też będzie to fajny rodzaj wypoczynku. Ja jeszcze tutaj w tym kurorcie nie byłam, więc też idealna okazja, żeby właśnie skorzystać i poznać tę parcelę. Co ty idziesz robić, co?
Co ty? Aha. Okej. Okej. Piąta rano. Nie ma to jak grać w jakiś baseball amerykański. Futbol amerykański? Nigdy nie wiem, jak się nazywa ta gra. Czy to jest rugby? Kurczę. Nie, to nie jest baseball, bo w baseballu to się rzuca przecież piłką i się ją odbija. A to? Ale rozkmina. Dobra. Nie ma co tutaj rozkminiać. O, Ericzka wyskoczyła w koszuli ciążowej. Cudownie, musisz powiedzieć Johnemu. Słuchajcie, piszcie w komentarzach imiona dla Bobasa, proponujcie imiona dla dziewczynki i dla chłopca. Możecie proponować nawet po kilka imion, może jakimś cudem urodzą nam się bliźnięta, kto wie, albo trojaczki. Ja nie będę tutaj nic kombinować z właśnie płcią dziecka, czy z ilością tych dzieci, bo wiem, że są na to sposoby, ale ja tutaj nic kombinować nie będę. Zobaczymy, co się urodzi, to się urodzi. W sumie mógłby być pierwszy chłopiec. Johnny chce chłopca, więc może i być i pierwszy chłopiec. Co się urodzi, to będziemy się cieszyć. O proszę, jaka tutaj mamusia spokojna. Ericzka, kochani, jak ja się cieszę, że tobie się w końcu w życiu ułożyło. O, tutaj mamy jeszcze obraz też. Możemy sobie poprawić to zdjęcie. Proszę, piękny rodzinny portret. Jak ja się cieszę, to jest taka dobra simeczka. Ja chyba nie miałam nigdy simki z tak dobrymi cechami, która by się faktycznie urodziła po prostu z takimi cechami. No zobaczcie, przecież ona ma cechy wręcz idealne. Jeszcze geniusz dostała po ukończeniu studiów, a to wszystko to jej się wylosowało. Ja wciąż nie mogę wyjść po prostu z podziwu, że jej się tak dobre cechy wylosowały. No zobaczymy, jakie będą miały dzieci cechy. Już nie będę nic kombinować. Jakieś cechy wylosują, też takie będą. No i fajnie by było w sumie, jakby były bliźniaki. No, cieszyłabym się. Johnny, za ile ty wstaniesz? Johnny trochę posiedział, bo sobie pogadał z Elliotem jeszcze. I teraz musi biedny odespać. No ale dobra, Erika się czuje dość dobrze. Więc może tylko pójdziesz sobie zjeść śniadanie, co? Mamy tyle tych pyszności. Zjedz sobie na śniadanie może krewetkę? Chociaż w ciąży się chyba ryb nie powinno jeść. Tak mi się wydaje. Tak coś słyszałam? Coś o duchach myślisz? Erika, jakie czarne myśli. Czemu nie możesz zjeść tej krewetki? W ciąży się właśnie chyba nie powinno jeść ryb, ale nie wiem. Przecież krewetka to teoretycznie nie ryba. A co, cię Rudy zblokował? No nie wiem, że cię Rudy zblokował. Dobra, on sobie poszedł, więc możesz jeść resztki, tą krewetkę po raz trzeci. Dziękuję. Rudzielec, chodź tutaj, złap sobie jakąś coś tam, zaczaj się na ofiarę. Idź, a ty masz też słabe kontakty. Czyścić się. Dobra, to mogę ci dać też, żebyś się czyścił. Ercia, a co ty tak stoisz i czekasz, aż on wejdzie na górę? Naprawdę? No, leć po tą krewetę. Ty dopiero co zaszłaś w tą ciążę, a już cię tak wygięło? O matko, ciekawa jestem, czy będą mogli jechać. Coś mam takie przeczucie, że w ciąży to oni nie pojadą. No ale dobra, musimy jeszcze powiedzieć właśnie Johnemu o ciąży. Co ty idziesz zrobić? Skorzystać idziesz? Fajnie, że jeszcze Nicole żyje. Ty masz 89 tyki, czyli pewnie takie 89 lat i ty znowu chcesz... Nie no, ona mnie rozwala. Słuchajcie, dopiero jej to skasowałam, bo umarł Waylon i ona znowu chce wyjść za mąż. To jest kobieta, ta kobieta jest po prostu niereformowalna. Chodź tutaj, zobacz te portale randkowe, bo my przecież ogarnialiśmy dla ciebie te portale randkowe. Randki online, sprawdź wiadomości, może ktoś tam ci coś więcej napisał. A później weź sobie prysznic, a Ericia, moja, idź sobie weź kąpiel, poczekasz aż wstanie nasz Johnny, weź sobie kąpiel z bąbelkami, taką relaksującą. O czym ty myślisz? O pracy. Oczywiście myślisz o pracy, a o czym innym? O proszę, i co teraz? Twój profil wpadł mi w oko, a jak z moim profilem? Ale to ty mu odpisałaś. Co, Taylor? Naprawdę? Taylor lubi to, co widzi. Czy chcesz poznać Taylora? Okej. Nie, zdecydowanie nie. Garland, to jest sim, który mi też bardzo fajnie wyszedł. Oni mieszkają gdzieś w mieście, ja ich przerabiałam jakiś czas temu. W sensie przerabiałam, dawałam im taką lekką metamorfozę. Tylko ubranka oczywiście i włosy. Także fajna para mi tam z nich wyszła. Może się gdzieś napatoczą, to ich wam pokażę. Może w tym kurorcie poznamy właśnie nowych znajomych.
Ericzka, będę w ogóle też musiała miasto rozpłodnić i trochę się z tym spóźniłam, bo powinnam to zrobić właśnie przed jej ciążą, przed tym jak ona zaszła w ciążę. No ale dobra, najwyżej zrobię to do kolejnego odcinka. Będę sobie właśnie musiała poskakać trochę po tych simowych rodzinkach. Tylko właśnie nie wiem, czy uda mi się to też tak ogarnąć, żeby ona mi nie urodziła w tym czasie, ale mam pewien pomysł, jak to zrobić szybciej, nie zmieniając rodzin, nie wychodząc właśnie z tej rodziny. Zobaczymy, czy mi się uda. Kucharz nie dotarł dziś. Nie wiem, o co chodzi z tą parcelą. Dajcie mi znać, jak wiecie, czemu mi tutaj ciągle coś wyskakuje z tego gotowania, bo ja nie mam pojęcia. Dobra, Johnny, wstałeś. Mój drogi, to wiesz co? Chwyć za telefon. Jedź na wakacje teraz. Gdzie są te wakacje? Podróżuj. Gdzie jest to? Biuro nieruchomości i podróży. Podróżuj, tak? Stań się właścicielem kurortu, kup dodatkowy dom. Nie, podróżuj. I zabierzesz swoją ciążową żonę na wycieczkę. O, proszę. I co, możesz jechać z Eriką? Czemu nie możesz? Bo ona jest w ciąży, prawda? Bo teściową możesz zabrać, ale słuchajcie, Erika nie może jechać. Więc nie będzie podróży poślubnej. Nawet na 3 dni. Kurczę, jaka szkoda. Jaka szkoda. Chciałam, żeby sobie pojechali. No ale dobra, pojadą sobie może najwyżej, jak dzieciaczki już im trochę podrosną, jak już będzie Erika po drugiej ciąży, czy po trzeciej. Zobaczymy, ile tam będą mieć tych dzieci. Ale. A Erikę? Aha, Erikę nie mogę, bo już myślałam, że mogę, ale ja byłam wtedy na Nicole. Ale szkoda. W ogóle Francja jest najdroższa, zobaczcie. Kurczę, ciekawe. No dobra, trudno. Pojedziemy jeszcze na tą wycieczkę. Barabara z Simką Erika, to ci mogę dać. I w takim razie, Erika, jak skończysz się kąpać, to ja chcę, żebyście wy się wybrali do tego kurortu. Klikniemy sobie tutaj na mapę świata. Nie wiem, czemu teraz mi się woda taka czarna zrobiła, ale okej. Gdzie jest ten nasz kurort? Tu są dwa kurorty. Tu jest jeden, prawda? Tak jest. Tu jest jeden i on mi się mniej podoba. Zdecydowanie mniej. On jest taki prosty bardziej. Nic szałowego. A ja bym chciała, żeby oni wyjechali, wiecie, do takiego luksusowego. Ten drugi jest bardziej luksusowy i ten drugi to po prostu zapiera dech w piersiach. Pamiętam, że jak wam robiłam właśnie przegląd z tego miasta i weszłam w tą parcelę, to po prostu miałam chyba łzy w oczach ze wzruszenia. No, to jest cud, słuchajcie. To jest jakiś kosmos. Tak, dobra. Erika, weź się tutaj, odwiedź oazis, zamelduj się, zamelduj się, zamelduj się, może na 2 noce, chociaż nie wiem, czy ona mi nie urodzi wtedy, to może na jedną noc, nocy, 2 noce, 3 noce, 4. A czym to? Aha, bo to są różne apartamenty. Jedna noc, standardowy pokój, jedna noc, apartament luksusowy i jedna noc, aha, i tu, aha, dobra, są tylko dwa, standardowy i luksusowy, okej, ale zlamiłam. Dobra, standardowy jest za 57, a luksusowy za 85. To jak najbardziej bierzemy tą jedną noc w tym apartamencie luksusowym i jedziemy sobie właśnie na tą mini podróż poślubną. Skoro nie może latać samolotem, powiedzmy, że jej właśnie lekarz zabronił latania samolotem. Więc stwierdzili, że wybiorą się tutaj w okolicy na wakacje, tym bardziej, że mieszkają w takim pięknym, urokliwym miejscu. Więc wybiorą się w podróż poślubną do kurortu. Mam nadzieję, że będzie im się podobało. Co prawda, no Francja to nie jest, ale mimo wszystko tam też sobie odpoczną. Ciekawa jestem, jak sobie Nicole będzie tutaj bez nas radzić, ale mam nadzieję, że dobrze. Jest już w końcu dużą dziewczynką. Ej, a ty jesteś cały czas w tym? Tylko brzucha ci nie widać. No, figura ci została, matko, znowu ten bug, nie wierzę. Nie wierzę, muszę pamiętać, żeby tych spodni nie dawać Simkom w ciąży, bo to wygląda tak źle. Kurczę, szkoda, że one tak bagują ciążę. No ale dobra.
Jedziecie, tak? Chodźcie, zrobię wam jeszcze zdjęcie. Dobra, jedziemy. Fota cyknięta. Jeszcze jedna. Uwielbiam im robić zdjęcia w tym samochodzie. Ten samochód w ogóle jest też jednym z moich właśnie ulubionych. No i jesteśmy w kurorcie. Ajajajajaj, ale tu jest pięknie, ale tu jest pięknie. Zobaczcie. O wow, uwielbiam to miejsce. Uwielbiam to miejsce. Kto ty jesteś? Polak mały. Nie, nie, to nie ten wierszyk. przedstawić przyjaźnie Simkę Tami. Nie kojarzę ciebie. I co, kochani moi? Możecie się zameldować teraz, tak? Zamelduj jedna noc. Ciekawa jestem, jak to wygląda. Który wy pokój dostaniecie? Ja właśnie tak rzadko grałam w Isla Paradiso, a nawet jak tam grałam, to nie korzystałam chyba z tych kurortów. I co? Który dostaliście apartament? Przejdź do apartamentu luksusowego. Uhuhu. I co? Rozumiem, że idziecie na górę, tak? Idziecie do windy. Słuchajcie. Tu jest jakby luksusowo. Johnny, a ty nie idziesz? A, Johnny transmituje wideo. Słuchajcie, Johnny transmituje wideo. Johnny. Bo moglibyście sobie po prostu uczcić na przykład teraz ten wasz przyjazd tutaj. Więc podejdź, tylko chcę zobaczyć, który wy pokój dostaniecie. Ale chyba ten, tak? Bo tutaj właśnie są drzwi otwarte. Ach, tu nie możesz już wejść, okej. Okay. A tu widzę, że są właśnie drzwi otwarte. Ale ekstra, no kochani. Tu jest luksusowo. Pokaż się, Ericzka. Podoba ci się? Zadowolona jesteś? No ja wiem, to nie Francja, ale mimo wszystko... Kurort jest całkiem luksusowy. O, podoba jej się! Jaka zadowolona! Cudownie! Jaka pochodnia w pokoju! No, że to się wszystko nie zajara. Dobra, Ercia, jak najbardziej myślę, że wy powinniście... A ty gdzie jesteś w końcu? Pojechałeś tą windą? Czy nie pojechałeś tą windą? Ty jesteś w windzie, to ty na razie nie wychodź, bo ja bym chciała, żebyście wy sobie właśnie... uczcili tutaj teraz ten przyjazd. Tu jest prysznic? Tak, to jest prysznic, ale... to ty chodź, kochana. Chodź tu do mnie, skorzystaj sobie z łazieneczki, a później wskoczycie sobie do łóżka, zrobicie sobie jakieś małe barabara. Podejdź tutaj. Podejdź tutaj. Zobacz pokój. Podoba ci się? Ej, dlaczego ja tak rzadko korzystam z tych kurortów? Ale jazda, ale to jest świetnie. A teraz się odpręż. Ty już będziesz czekać na swoją ukochaną. O, w ogóle to jest na podejście. Zobaczcie, ale jazda. Ale jazda. No ekstra. No ekstra. Nicole, chodź. Nicole, matko, Erika. Nie, 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 nie śpi. Gdzie tam śpi? Ty masz się tu... Za szybka jestem. Ty masz też się tutaj odprężyć. Proszę. Ej, gdzie ciebie niesie? Gdzie ciebie niesie? Żadna kolacja. Tutaj, masz się kobietą swoją zająć. Proszę bardzo. Odpręż się. Odpręż się. Gdzie jest odpręż się? Jest. Jest odpręż. Ja chcę wam zrobić zdjęcie, jak się będziecie tutaj barabarować. O, słodziaki moje kochane. Chodź tutaj ją. Barabara, dobra, przechodzimy do rzeczy. Chciałam ją jeszcze przytulić, ale bałam się, że mi wstaną, więc już mówię, dobra. O, słodziaczki moje. Każde pokolenie ma u mnie takie zdjęcie. Może nie każde, ale praktycznie każde. Cudownie. Rika, że ty z tym brzuchem dajesz radę śmigać pod tą kołdrą, to ja podziwiam. Cudownie. No i widzicie, nie trzeba wyjeżdżać w zagraniczne kraje na podróż poślubną. Można też przyjemnie spędzić czas w miejscu zamieszkania. Jaki wypas! Jaki wypas! Chodź tu, weź sobie Homara, Homar drogi. Zawołaj rodzinę. Nie wiem, czy możesz... A zjedz z Eriką, zawołaj rodzinę na posiłek. Idźcie, zjedzcie sobie kolację. Tylko byście się tak przebrali w gaciach, nie idźcie! Czy wy tak pójdziecie w gaciach? Nie, no błagam, błagam. Johnny, resztki po prostu przyzwoitości. W gaciach, no brakuje mi słów. Co ja bym ci tutaj dała?
na co dzień. Ty masz jeden na co dzień, to idź w tym. Ty też, moja droga, zmień strój. N raz, nie N raz, tylko ćwicz szkolny aha, okej. Okay. Wiwat. Masz dwa na co dzień, czy masz jeden? Ubranie na dwór, strój wizytowy. Ona ma jeden. No dobra, muszę ci dać jakieś ciuchy w ogóle nowe. I teraz, jak wy się ubraliście po tym szacownym Barabara, zawołaj rodzinę na posiłek, lećcie na dół, zjedzcie sobie kolację, bo a, to jest obiad w sumie, bo jest dopiero 13, więc jak najbardziej lećcie na dół, zjedzcie kolację. No już, no już, już, już. Erika, jedziesz z nim? Kto ty jesteś? Elias, aha, okej. Okay. Kojarzę, kojarzę, przerabiałam tego Simka też. Kto tu nam się pluszcze w basenie? W ogóle zobaczcie ten ogród, ja wam muszę podnieść ścianki. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Wow, kocham ten świat. Kocham ten świat. Jeden naprawdę z najlepszych światów. Jak nie najlepszy. A, dobra, jecie sobie tą obiad. Ten obiad, tą obiad. Chciałam powiedzieć tą kolację i później przypomniało mi się, że przecież to jest obiad. Cudnie, cudnie. Zdjątek nacykałam. U, Ercia, jakie masz pazurki jeszcze piękne, turkusowe, ze swojego nastoletniego wieku. Zjadłeś? Gdzie ty idziesz? A, ty idziesz po kolejną porcję. Okej. Okay. Okej. Okay. W miejscu o nazwie Oasis rozumiem, że zatrzymujesz się u nas na jeden nocleg, a dzień twojego wyjazdu to sobota. Miłego pobytu. Okej. Okay. Tak, musicie zaraz jeszcze skoczyć sobie na... Ej, ale wy jesteście nie na żarci, matko. Ty jeszcze bierzesz sobie tutaj hamburger z serem. Ty sobie bierzesz po prostu hamburgera. W ogóle tu jest błąd w tłumaczeniu. To nie jest hamburger z serem, tylko to jest mac and cheese. Czyli makaron z serem. Także taka ciekawostka. Odwiedzić galerię sztuki. Nie mów mi, że idziesz... Nie, no błagam, naprawdę? Ale teoretycznie chyba te porcje są jakieś takie mniejsze, bo wy się nie najadacie tym tak na maksa. I talerze znikają. Powiedzmy, że... A teraz o co chodzi? Co, wy się pogniewaliście? Przy różnych stołach. Naprawdę. Ale deserek sobie wzięła. Słuchajcie, teraz je deserek. A nie, stek z sera z tofu. Także zupełnie nie deserek. Pada deszcz. Ja chciałam, żebyście wy sobie pływali. Ale w deszczu też można przecież pływać. Jak najbardziej. Jak się już najecie, to może teraz tak. Ty popływaj. Ty też popływaj. Elicy to akurat pływanie w deszczu nie będzie przeszkadzać. Ale ekstra, ale ekstra. Wow. Wow, wow. To jest w ogóle pole golfowe. Ten się tutaj wywalił i się... Słuchajcie, pada grad, a ten leży na polu golfowym i się opala. Opala się gradem. Tak, opaduje się gradem. Brak słów, brak słów. Tutaj też, o, jakiś... To jest ten, co w ogóle był u nas na tej biesiadzie. Mały stalker przyjechał za Eriką po prostu do kurortu nawet. Johnny, weź sobie wypij drineczka, bo ty możesz sobie przecież wypić drineczka. Zamów drinka Barabara na plaży. Jakie tłumaczenie! O matko, idealne. Barabara na plaży. Erika, czy ty pływasz? A nie, ty dalej jesz, okej. Okay. No mam nadzieję, że zaraz skończysz, później otrzymać masaż. Myślę, że mogę ci to dać. Proszę bardzo. Czemu ty masz maskę pszczelarza? Wygląda, jakbyś miał maseczkę taką właśnie antywirusową na twarzy. Ale ekstra, matko. Jak ja bym pojechała teraz na urlop. Matko, jaka jestem smutna, jak oglądam takie cudowności. Myślę sobie o moich wakacjach, które mi przepadły. Przepadły mi w tym roku dwa wyjazdy, słuchajcie. Mówiłam wam właśnie ostatnio na live'ie. Pocałować Sima Johnny. No mogę ci to dać. Tylko nie wiem, co ci mogę zamienić. To ci zamienię. Johnny, fajny ten drineczek. Wypiłeś sobie drineczka. A weź sobie wypij jeszcze jednego. Zamów drinka. Wielki błąd. A ty z tym ogonem wyskoczyłaś. Ojejku. Syrena w ciąży. Zobaczcie. Kurczę, chcę wam to dobrze pokazać. Jak wam to mogę pokazać? Tabik i co? Schodzimy pod wodę. O, oh, wow. Kurczę, a nie da się tak, żeby... O, 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 o.
kurczę, chciałam takie idealnie artystyczne zdjęcie zrobić. Dobra, coś tam podsykałam, ale pierwszy raz właśnie widzę syrenkę z ogonem w ciąży. Słodko to wygląda. O, Elisia, jak ty ładnie pływasz. Podpłyń tutaj, zrobimy ci zdjęcie. Riczka, podpłyń tutaj, płyń tutaj. Płyń tutaj, płyń. Dobra, foteczki podsykałam. Co ty możesz? Pływaj tu, pływaj nago. Płyń tutaj, możesz sobie po prostu tutaj pływać, ale ty jesteś pewnie w raju, chociaż... Pewnie jako syrenka wolałabyś pływać sobie w oceanie. Chciałam uchwycić ładnie jej ogon, jak będzie sobie tu pływać. A możecie się tutaj, nie wiem, ochlapać albo coś? Chodź tutaj. Johnny, gdzie ty idziesz? Nie możesz. Możesz go ochlapać. Ochlap go. Johnny, czy ty wychodzisz? Ochlapuje mnie. O, jak słodko. No, ochlapcie się, słodziaczki. Ochlapcie się. Nie możesz, Johnny? A podpłyń tu. Podpłyń tutaj. Cudownie. I teraz ty go ochlap. O, może teraz się uda. Ochlap go. Ochlap Johnny'ego. Skąd tam te dźwięki takie jakby... Czy tu ktoś bierze ślub? Okej. Okej. Okej, Maggie Atkinson i Renata Atkinson. Nie wiem, co tu się za bardzo zadziało, ale dziewczyny biorą ślub. Słuchajcie, trafiliśmy na ślub z dwóch seniorek. Całkiem romantyczne, całkiem romantyczne. No widzicie, dlatego ja kocham Simsy. One mnie nigdy po prostu nie przestaną zaskakiwać. I co, nie możecie się ochlapać? To ty ochlep, ochlep ją. Dokładnie, ochlep ją. Kupić coś przynajmniej wartego. Nie, 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 nauczyć się umiejętności to też nie. Możesz ją ochlepać? Ochlep. Tam jak brawo bijam. O, jak słodko. Ochlep jeszcze raz, żebyśmy widzieli. O, jaka mina, jaka mina. Dobra, kochani, ja się tym pozytywnym akcentem będę powoli z wami żegnać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby pisać imiona dla naszych tutaj przyszłych dzieciątek lub dzieciątka. Tak mam przeczucie, że może będą bliźniaki, tak bym chciała. No, ale zobaczymy. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zapraszam was do komentowania, łapkowania i subskrybowania. A jeśli jesteście nowi, to nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi seriami. Dzięki za oglądanie, no i cześć!